muszę mówić o tym, co dziś, o naszej współczesności. I nie będę mówił o tym wszystkim, co wiąże się z 15 października, z perspektywą, choć jeszcze niepewnością przejęcia władzy przez obóz, który, i to można potraktować jako pewien symbol, chce przywrócić wysokie emerytury esbekom, czyli dawać przywileje tym, którzy terroryzowali Polskę, którzy podtrzymywali półkolonialny status naszego kraju, a chwilami także kolonialny, którzy prześladowali tych wszystkich, którzy chcieli wolności, chcieli wolnej Polski, chcieli wolności słowa, chcieli po prostu żyć w normalnym europejskim kraju. To można potraktować jako symbol. Ale mamy do czynienia także z innymi, ciągle może zbyt mało znanymi w Polsce wydarzeniami. Wydarzeniami, o których dłużej, w sposób bardziej rozwinięty będę mówił jutro w Krakowie, w sali Sokoła. A dziś tylko kilka słów. Otóż jest już przygotowany plan, konkretny plan, którego wprowadzenie w życie przez Unię Europejską prowadziłoby do nie tylko pozbawienia nas niepodległości, nie tylko pozbawienia nas suwerenności, ale wręcz do anihilacji polskiego państwa. Stalibyśmy się terenem zamieszkiwania Polaków, rządzonym z zewnątrz, bo taki plan został przyjęty przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego. Oczywiście jest jeszcze kilka kroków do wykonania. One mogą trwać dłużej lub krócej. Było już kilka traktatów. Przygotowania jednych trwały 2 lata, innych tylko rok. Te prace, o których mówię, trwają od roku 2021, od konferencji na temat przyszłości Europy. Ale chodzi o efekt. Powtarzam, to, co już jest, co ma być co prawda przedmiotem dalszych obrad różnych organów, jest niczym innym jak realizacją planu, który można określić krótko. Likwidacja. Likwidacja naszej niepodległości. Nasza niepodległość ma być jeszcze raz tylko historycznym incydentem. Tamta trwała troszkę ponad 20 lat, ta ma trwać 30 kilka, ale ma za rok, za 2, za 3 się zakończyć. To, o czym muszę dzisiaj powiedzieć, to konieczność wielkiego wysiłku, wielkiej konsolidacji naszego narodu, by ten proces zatrzymać. Inne narody mogą decydować, jak chcą. My, Polacy, chcemy być wolni, chcemy być niepodlegli. I nie chcemy podlegać Niemcom, bo to jest w istocie plan niemiecki, zawarty w umowie koalicyjnej niemieckiego rządu, prezentowany w istocie wprost jako dążenie do niemieckiej hegemonii przez kanclerza Scholza. Już dzisiaj bez żadnych osłon, bez żadnego, jak to się mówi, owijania w bawełnę. Nie możemy się na to zgodzić. W historii mieliśmy momenty hańby, takie jak rok 92, kiedy w chwili, kiedy polska armia nie była jeszcze pobita, polskie elity przystąpiły do Targowicy. Historyk angielski w książce poświęconej
utracie niepodległości przez Polskę, pisze, że nie było w dziejach przykładu, żeby jakiś naród, mając jeszcze możliwość walki, w tej sytuacji skapitulował. My nie możemy być pokoleniem, które skapituluje. Nie możemy być. Czeka nas pewnie twarda walka, bo przecież ci, którzy dziś chcą przejąć władzę, którzy właśnie zawarli porozumienie, choć nie ośmielili się tego punktu w tym porozumieniu zawrzeć, aczkolwiek go popierali w Parlamencie Europejskim. Otóż ci ludzie z całą pewnością będą dążyli do realizacji tego planu, bo na czele tej koalicji stoi partia nie polska, a niemiecka. Partia zewnętrzna. Generał de Gaulle tak określał komunistów, a my możemy śmiało tak określać Platformę, czy też Koalicję Obywatelską. I jeszcze raz mówię, z całej mocy musimy walczyć, walczyć i jeszcze raz walczyć. Nie możemy powtórzyć tej hańby sprzed przeszło 200 lat. Musimy tą walkę wygrać i możemy ją wygrać. Tylko wygramy ją, gdy będziemy zdeterminowani, gdy będziemy wiedzieli, o co chodzi i gdy będziemy wiedzieli, jaka jest hierarchia wartości, że wolność, niepodległość, suwerenność jest na czele wartości politycznych i że trzeba ich bronić za każdą cenę. Dziękuję.